Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek serii, której? No wiadomo jakiej. Smaki z dzieciństwa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić coś, co wspominam z wielką nostalgią, a mianowicie zupa ogórkowa mojej babci, którą robiła mi jak byłem dzieckiem. Ona miała bardzo charakterystyczny, esencjonalny smak, który między innymi jest uwydatniony dzięki mięsu, który użyjemy. Konkretny typ mięsa musi być użyty. I oczywiście pozostałe składniki, o których Wam zaraz powiem. Zrobienie jest jej bajecznie proste, nie zajmie Wam dużo czasu, no trzeba będzie poczekać, aż się wszystko ugotuje, wiadomo, ale proces jej zrobienia to są 3 proste kroki, no może 4. Rozpoczynamy. Oto są składniki. Do zrobienia zupy potrzebujecie te składniki, które Wam właśnie pokazuję na filmie, a mianowicie potrzebujemy 2 litry wody. Potrzebujemy mięso wołowe. Normalnie, standardowo był wykorzystywany antrykot, a tutaj mamy dzisiaj pręgę wołową. Też może być wykorzystana. Potrzebujemy przyprawy, 2 ziele angielskie, 1 listek laurowy i trochę pieprzu. Około łyżeczkę soli, 4 ogórki kiszone, około 50 g kaszy oraz warzywa, które jak najbardziej są istotne. 1 ziemniak, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 seler i 1 cebula. To są składniki do naszej wspaniałej zupy. Jak ją rozpoczynamy? Po pierwsze musimy przygotować wodę. Mówiłem, że ma być jej 2 litry i do wody wkładamy mięso. Mięso wkładamy i poczekamy, aż się nam przez 15 minut pogotuje. Razem z mięsem dodajemy sól oraz przyprawy. Nie wrzucamy warzyw w pierwszej kolejności razem z mięsem, bo nie chcemy, żeby nam się rozgotowało i żeby się nam zrobiła papka. Więc pierwszy etap zrobienia zupy to jest 2 litry wody. Mięsa tutaj mamy około 400 g, ale jeśli będzie nawet większy kawałek, to możecie zrobić krokiety później z tego ugotowanego mięsa, więc to akurat nie jest jakiś wielki problem, żeby to zagospodarować. No i teraz musimy to pogotować przez 15 minut, czyli czekamy, aż się nam woda zagotuje i odliczamy 15 minut, żeby nam się mięso trochę wcześniej podgotowało. 15 minut minęło. Mięso nam się gotuje razem z przyprawami i teraz do tego dodajemy warzywa. Tylko, moi drodzy, warzyw nie kroimy. Ziemniaka sobie zostawiamy na później, ale w tej chwili wrzucimy nasze marchewki całe. Cyk, warzywa były przykryte. Mały seler, pietrucha oraz, no to jest dość mała cebulka. I wrzucamy ją i gotujemy przez około 10 minut. Moi drodzy, kolejne 10 minut minęło. Mamy już te gotujące się warzywa. Możecie je sprawdzić w międzyczasie, jak one się mają. Jeśli są już miękkie, możecie je wyciągnąć. Jeśli jeszcze są twardawe, zostawcie je w środku. Te akurat są dość twarde, więc jeszcze je zostawię, niech się gotują. Co robimy teraz? Mamy tutaj kaszę jęczmienną mazurską. Jest jej 50 g. Nie przesadzajcie z ilością tej kaszy. 50 g to na 2 litry wody to takie maksimum, jakie powinniście dać. Bo jak dacie dużo kaszy, to będziecie mieli berbeluchę taką gęstą. No chyba, że taką zupę lubicie, ale to nie będzie to, co chcę Wam pokazać. Więc tą kaszę, moi drodzy, przepłuczcie. Po prostu nalejcie wody. Wziąć jakieś mieszadełko. Wymieszać, żeby ziarna były oczyszczone z ewentualnych jakichś tam brudów. Przecedzić, wodę wylać i taką kaszę wrzucamy do naszej zupki. No i teraz dalej gotujemy przez 10 minut. Pamiętajcie, 10-minutowe interwały i wszystko będzie tak, jak trzeba.
Ja sobie pomieszam tutaj to, tak, żeby kasza nam weszła do wody, nie osadzała się. No i gotujemy kolejne 10 minut. Teraz przygotujcie w międzyczasie ogórki. One pójdą do zupy na samym końcu, ale w międzyczasie możecie pokroić je w kosteczkę. Zobaczcie, pokrojenie w kosteczkę gwarantuje, że te ogórki nie będą takie ciapowate, nie będą to takie nitki, które między językiem wam i zębami się przewalają. Będziecie czuć konsystencję ogórka i to jest właśnie cała magia tej konkretnej zupy. Kroicie w kostkę, jeśli wycieknie wam sok z ogórka, zostawcie go również tutaj, nie odsączajcie, nie wyciskajcie, no bo w końcu ta zupa musi mieć smak ogórków kiszonych. Za moment poczekamy kolejne 10 minut, bo te 10 minut interwały. Niech nam się pogotuje kasza i zaraz po 10 minutach dodamy tam ziemniaka. Moi drodzy, kolejne 10 minut minęło, sprawdzamy nasze warzywa. Jeśli udaje się już wam wbić widelec, przynajmniej do połowy, czujecie, że jest to już wyczuwalne, że jest miękkie, to takie warzywa wyciągamy z naszej zupy. Włóżcie sobie je na talerzyk. Jak ostygną, to je pokroimy. Widzicie? Tak to jest, jak próbuje się jedną ręką wszystko zrobić. Dobra, mamy marchewkę. Kolejną. Zaparowanie. Seler też wyciągamy. Akurat jeszcze sprawdziłem pietruszkę. Ona jest dość twarda, więc zostawiamy. Odnośnie mięsa. Widzieliście, to był dość duży kawałek. Ja go wyciągnąłem na zewnątrz i pokroiłem na mniejsze kawałki. Ta zupa oczywiście będzie podawana bez mięsa, ale na mięsie jest gotowana. To mięso zostanie wykorzystane na przykład do zrobienia. Można zrobić pierogi z mięsem, można zrobić nie wiem, cokolwiek jako farsz. Możecie wykorzystać to mięso jako farsz. Więc to jest dobry pomysł, żeby takie dwa w jednym. Mieć zupę i jeszcze dodatkowe jakieś danie obiadowe wykonać. Teraz do naszego garnka dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki. Dokładnie to jest jeden ziemniak. Moi drodzy, dlaczego ziemniaki dajemy w pierwszej kolejności i nie dodajemy na razie ogórku? Bo jakbyśmy dodali ogórki kiszone, to nam ten płyn, który tu się znajduje, no zmieniłby, no byłby kwaśny. A w kwaśnej wodzie ziemniaki nam się będą gorzej gotować. No i niestety trwałoby to albo bardzo długo, albo byłyby po prostu twardawe. Więc zostawiamy to w takiej formie, wrzucamy ziemniaki pokrojone w kostkę i gotujemy kolejne 10 minut. Jak widzicie, moi drodzy, zupa nabiera już wyglądu takiego zupowego, że tak powiem. W międzyczasie pokroiłem w kostkę warzywa, które się tam gotowały, czyli tutaj jest marchewka, seler i pietruszkę też w międzyczasie wyciągnąłem, bo już była miękkawa i zostały pokrojone. I one sobie tutaj poczekają, jeszcze ich nie dodajemy. Teraz dodamy ogórki. Ogórki, fiu, lądują w naszej zupie. Teraz to dorzucę, tą resztę wymieszać i gotujemy kolejne 10 minut już z ogórkami. Nasza zupa już prawie gotowa. Jak widzicie, zostały wyciągnięte te kawałki mięsa oraz cebula. Tego nie będziemy w zupie jeść, to wykorzystamy do, na przykład do krokietów. Tak samo, moi drodzy, jak zauważyliście, tu jest trochę mniejsza ilość warzyw. Patrząc na to, tutaj konsystencja jest już taka dość gęstawa, więc tamtą pozostałą część, którą oddzieliłem trochę od tego, co tutaj jest na talerzu, wykorzystam do krokietów. A w jaki sposób? No weźmiemy to mięso, zmielimy razem z warzywami i mamy już farsz do naszego kolejnego dania. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, jak takie krokiety się robi. Z chęcią wam je pokażę. To też jest również, można powiedzieć, smak z dzieciństwa. Dobrze, dodajemy ostatnią część, czyli warzywa do zupy.
i czekamy kolejne 10 minut. Po 10 minutach dodajemy niewielką ilość śmietany kwaśnej. Zobaczycie to. No i mamy zupę gotową. Drodzy, mamy już zupę naszą gotową. Ostatnią rzecz, jaką musimy wykonać, to dodać śmietanę. Ale nie dodajemy śmietany tak na hura zimnej, bo nam się zważy i będziemy mieli no niezbyt ładnie wyglądającą zupę. Więc weźcie niewielką ilość płynu z zupy. Dokładnie. Na przykład na początek dwie łyżeczki, trzy łyżki. I wymieszajcie to, żeby podnieść temperaturę śmietany. Możecie dodać jeszcze kolejne łyżki, tak żeby nabierała temperatury i nie był to duży szok termiczny. Będziemy hartować ją, znaczy hartować, ale w drugą stronę. Będziemy ją zagrzewać. Jak już będzie wymieszana, temperatura śmietany podniesiona, jeszcze możemy dodać dwie łyżki. I tak wszystko się nam wymiesza w naszej zupie. Już wystarczy. Wymieszajcie. I powoli dodajemy śmietanę do środka, mieszając po trochę. I już mamy zupę. Możecie już nawet teraz wyłączyć i zupa jest gotowa. Weźmiemy teraz, jeszcze odłożę tam łyżeczkę, bierzemy, nalewamy, wymieszajcie tak, żeby się ogórki i warzywa nam, wam, oj, kasza oczywiście, nałożyły na talerz. Trochę gęstego, trochę mniej gęstego i macie własnej roboty zupę ogórkową. Ja wam ją serdecznie polecam. Nawet skosztuję. Bardzo proszę tutaj, żebyście zrobili dokładnie w taki sposób. Wszystko jest delikatne. Nie jest rozgotowana. To jest bardzo istotne w tej zupie. Powiem wam sekret. Jak nie macie czasu i chcecie zrobić tą zupę, możecie wszystko hura wrzucić do gara. Z 2 litrami wody gotować przez godzinę. Tylko ogórki dodajcie na samym końcu. No ale to nie będzie to samo, bo te elementy, które tutaj są składowymi naszej zupy, rozgotują się, no i nie będą miały tego czegoś, co gwarantuje wam dodawanie poszczególnych elementów, składników w tych interwałach 10-minutowych i gotowania w odpowiedniej sekwencji. Wtedy macie pewność, że zupa będzie wyglądać tak i smakować jak obiady z 1992 roku. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę, smacznego i do zobaczenia.